Hej, tu Karolina. W dzisiejszym filmie postanowiłam podzielić się z Wami listą książek, które planuję przeczytać w roku 2019. Rok temu zrobiłam podobny film i powiem Wam, że bardzo zainspirował mnie on i zmotywował do tego, żeby rzeczywiście wywiązać się z mojego postanowienia, bo moim postanowieniem było czytanie jednej książki w miesiącu. Jestem z siebie bardzo dumna, bo finalnie wyszło, że przeczytałam 17 książek. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was zapewne jest to śmieszna liczba, bo książek można czytać znacznie więcej w ciągu roku i nie jest to żaden super rekord. Niemniej jednak ostatnio czytałam, że 61% Polaków nie przeczytało w 2016 roku, bo to była starsza statystyka, żadnej książki. Więc ja myślę, że z moimi 17 mam się całkiem nieźle, no i udało mi się zrealizować postanowienie noworoczne, a jak wiemy, nie jest to łatwa sprawa. W tym roku mam kolejną listę książek, nie mam takiego założenia, żeby przeczytać 12 książek, bo wiem, że przeczytam ich więcej. Mamy teraz styczeń i pomyślałam, że rozpocznę taką coroczną tradycję i będziemy mogli razem motywować się do czytania i nawet nie wydaje mi się, że potrzebuję motywacji, tylko potrzebuję takiego impulsu, bo ja sądzę, że każdy z nas jest żądny wiedzy i każdy ma jakieś gatunki literatury, które sprawiają mu frajdę i po które chciałby sięgać. I tutaj mam, tak spoglądam, mam tutaj stos książek, o których chciałabym Wam powiedzieć. Część też nie mam fizycznie, ale pamiętam, że rok temu przeszkadzało Wam to, że nie miałam tych książek właśnie przy sobie, tylko gadałam o nich. A jednak jesteśmy wzrokowcami i tym razem będę Wam je przy okazji pokazywać, bo na szczęście większość udało mi się skompletować. Szczęście nieszczęście, bo powiem Wam, że ja nie wiem, jak ja z tym pojadę do Szkocji. Ale jeszcze kwoli dygresji dodam, że miał być live update, ale stwierdziłam, że za live update posłuży nam vlog, który będzie w przyszłym tygodniu, bo już ruszam z weekly vlogami z Edynburga. Teraz jak to oglądacie, to już jestem w Szkocji, a za tydzień pierwszy tydzień i trochę o tym, co będzie się działo. Zaczynamy, słuchajcie, i pierwsza książka, to jest książka, którą już przeczytałam, bo jest połowa stycznia i już jedną książkę mam za sobą. I to jest książka, która nazywa się Modoterapia. Jest to książka, którą dostałam od mojej koleżanki Eweliny i brzmi ona Modoterapia, czyli po co ci tyle ubrań? Antonina Samecka, założycielka i projektantka marki Risk Made in Warsaw. To jest książka taka typowa, jak się mówi, coffee table book, czyli książka do przeglądania. Dlaczego? Bo ma wiele takich dosyć minimalistycznych stron, gdzie mamy po prostu trochę tekstu i jakąś ilustrację, zresztą bardzo fajną. I mam tutaj dużo fajnych takich złotych myśli i przemyśleń na temat ubrań, na temat wyglądu, na temat wyrażenia się przez ubrania, na temat mody. A w drugiej części, która podoba mi się znacznie bardziej, mamy wywiady z różnymi ludźmi ze świata mody, ze stylistami, z fotografami, z autorami, z projektantami i nie tylko. Uważam, że bardzo fajna książka, która też trochę broni mody, tego, że moda niekoniecznie musi być czymś powierzchownym, że moda jest sposobem na wyrażenie siebie, ale też, że liczy się jakość, a nie ilość i trochę zmienia się też podejście ludzi do ubrań, także jest to bliskie mojemu sercu. Fajna rzecz, lekka, łatwa i przyjemna, jeden dzień i jest przeczytana. Druga pozycja to jest książka, którą czytam obecnie i jest to Homo Deus, czyli druga część książki Sapiens, która była moją książką roku poprzedniego, ale trochę doczytałam ją w zeszłym roku, czyli w 2018. No i marzyłam o tym, żeby przeczytać Homo Deus. To jest książka pożyczona od mojego przyjaciela i słuchajcie, no jestem mniej więcej w połowie. Ta książka jest w ogóle genialna, więc coś czuję, że trafi do ulubieńców. Postaram się przeczytać w najbliższe kilka dni, tak żebym nie musiała jej w ogóle zabierać do Szkocji. Słuchajcie, wypiłam przed chwilą kawę, mam taki słowotok na zagra. W każdym razie, dla tych, którzy nie wiedzą, nie wiem jakim cudem, to autorem jest Yuval Noah Harari i jest to książka, która jest kontynuacją Sapiensa, czyli książki generalnie o człowieku, o ewolucji, o historii, o różnych mechanizmach działających w społeczeństwie i jest to coś, co uważam, że jest absolutnym mustem każdego, na myśli Sapiens. Sapiens właśnie analizuje to, co było, natomiast Homo Deus bardziej wysnuwa, bardziej analizuje to, co jest, ale oczywiście też w odniesieniu do historii. Jest też trzecia książka i może teraz o niej powiem. Tak, to jest druga książka, którą planuję przeczytać. Trzecia książka to jest 21 lekcji na XXI wiek. Jest to trzecia część, trzecia książka Harariego z tej serii, powiedzmy. I mówi ona o tym, co powinniśmy
czym powinniśmy się kierować w XXI wieku. I więcej o niej nie wiem, ponieważ jeszcze jej nie widziałam, ale na pewno to jest moje ogromne postanowienie, żeby ją dostać i ją przeczytać, także to będzie numer 3. Następna książka, która jest na mojej liście, to jest książka, która wydana jest po prostu przepięknie. Jest to książka hashtag Girls Talk, czyli Dziewczyny, Rozmowy, Życie. Jest to bardzo gruba i obszerna książka, która składa się z rozmów z przeróżnymi kobietami. I tutaj mogę Wam pokazać, przeczytać. Cześć mami. Tak. Tak, jeszcze nie odpisała i nagrywam właśnie filmik, jesteś na kamerze. Ja już zaczęłam ją nawet czytać i jest to bardzo przyjemna lektura. I składa się ona, słuchajcie, z, nie wiem, z 30 różnych wywiadów. I tutaj mamy kategorię samoakceptacja, zdrowie, ciało, pozytywność, relacje, macierzyństwo, seks, biznes, sukces, motywacja, kobieta, siła, tolerancja i świat lepszy dla kobiet, czyli jakie? Czyli taki mega girl power, trochę feministyczny książek. To, co mi się mega podoba, to to, że to jest książka dwóch dziewczyn, które mają zupełnie inne poglądy na życie. I to, co napisałem we wstępie, bardzo mnie urzekło, a mianowicie to, że potrafią gadać godzinami, może się nie zgadzają na wiele tematów, ale dzięki temu nauczyły się akceptacji, tolerancji i chcą dzielić się przemyśleniami różnych kobiet o kontrastujących poglądach, ale które potrafią rozmawiać, dyskutować i słuchać siebie nawzajem. A to uważam, że jest bardzo dużą sztuką. Kolejna książka to jest Przesiad w Twojej dłoni. To jest książka, którą ja dostrzegłam w Empiku ostatnio, po czym zapytałam się mojego dziadka o jedną książkę i powiedział mi, że o, kupiłam sobie ostatnio to. Ja mówię, dziadziuś, ja o tym marzyłam, więc od razu ją zabrałam i biorę ze sobą do Edynburga. Jest to książka Christoph Galfard i jest to niezwykła podróż przez czas i przestrzeń i jest to książka ucznia Stephena Hawkinga o tym, jak działa Wszechświat. A mówiąc o tej książce, chciałam dodać, że kolejną książką, którą chcę przeczytać, której nie posiadam jeszcze, to jest Krótka historia czasu, właśnie Stephena Hawkinga. Książka, klasyk, ponieważ ja zaczęłam się interesować fizyką kwantową, nie wiem o niej zupełnie nic, z fizyki byłam nogą, ale to dlatego, że sobie mówiłam, że się nigdy nie nauczę. Siła naszego umysłu, moi drodzy. I marzę o tym, żeby przeczytać właśnie Krótką historię czasu w roku 2019, także oh yeah. Kolejna książka na ten rok to jest książka, którą dostałam od moich dziadków na święta i to jest książka Kapłony i Szczerzuje, czyli opowieść o zapomnianej kuchni polskiej. Książka jest przepięknie wydana. Książka składa się z też, ma taką formę rozmowy, dialogu, także ja to bardzo lubię. No i mówi o tym, jak odżywiali się Polacy od najstarszych, najdawniejszych czasów. I na początku, kiedy dostałam tę książkę, myślałam sobie tak, jestem weganką, nie wiem, czy chce mi się za bardzo to czytać, bo nie wiem, czy to nadaje na tych falach, co ja. I otworzyłam ją w przypadkowym, na przypadkowej stronie i chyba to była ta strona. Słuchajcie, postaram się ją znaleźć, ale nie przygotowałam się, jeśli mam być szczera. Wydaje mi się, że to była 48? Muszę się dostać moment. Nieważne. Otworzyłam w momencie, w którym było napisane, że niezależnie od tego, jak ludzie potrafili lub próbowali wytłumaczyć sobie jedzenie mięsa, tak wiadomo od dawien dawna, że najczystszą i najlepszą dietą dla człowieka jest dieta roślinna. Nie mam więcej pytań, książka stworzona dla mnie. Mega się jaram tym, żeby przeczytać o tym, jak żywili się ludzie na ziemiach polskich w dawnych czasach. Kolejna książka to jest moje niesłonione postanowienie z zeszłego roku, a mianowicie Zabić Drozda, czyli klasyk, klasyk, klasyk. Laureatka Pulitzera Harper Lee napisała To Kill a Mockingbird. Zaczęłam to czytać, słuchajcie, parę miesięcy temu, jak widać, jestem w trakcie, ale kompletnie nie jest to książka dla mnie. Na początku myślałam, że jestem jakaś ograniczona i po prostu mój mózg nie docenia dobrej literatury, a potem z czasem, kiedy sięgałam po naprawdę genialne pozycje w minionym roku, zrozumiałam, że ja po prostu nigdy nie byłam mega fanką beletrystyki. Zdecydowanie bardziej wolę książki takie naukowo-historyczno-życiowe, aniżeli takie właśnie fikcyjne. I ta książka nie jest łatwa do czytania, jest to stara książka, jest po angielsku, więc trochę mnie męczy, ale jako że zaczęłam, to na pewno skończę i po prostu nie będę na siłę próbowała mega się ekscytować nią i próbować sobie wmówić, że ta książka jest fantastyczna, prawdopodobnie literacko jest genialna, ale po prostu nie moje klimaty.
ale ją przeczytam, bo sobie postanowiłam i ja już tak mam. Powiem wam, że zupełnie losowo. Te książki ułożyły się bardzo fajnie, bo właśnie też ta tematyka się tak przeplata. I kolejna książka to jest prezent od mojego brata na święta. I to jest Brakująca połowa dziejów, czyli krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Jest to książka, którą też widziałam w Empiku i bardzo chciałam ją dostać. I jest to po prostu historia Polski od strony żeńskiej, czyli o słynnych kobietach Polkach na przestrzeni tych wszystkich mileniów, moi drodzy, mileniów. Także też taka właśnie, tak jak mówię, historyczna książka, no wydaje się dosyć przytłaczająca, bo po prostu maczkiem opisana historia Polski i raczej polskich kobiet, ale ja się bardzo cieszę. Następna książka na ten rok to jest Siła ziół. To jest książka, którą sobie kupiłam w księgarni parę miesięcy temu i finalnie w ogóle jej nie otworzyłam. Bardzo chciałabym znać się na ziołach, ale nigdy nie lubiłam ani biologii, ani nie interesowały mnie roślinki, ani nie interesowało mnie ogrodnictwo. Nic takiego, natomiast chciałabym umieć dobrze dobierać zioła, robić sobie różne napary, także postaram się wczytać w Siłę ziół w tym roku. Kolejna książka to jest coś, co sobie już zarezerwowałam na wakacje i nie mogę się doczekać, bo jest to Bridget Jones w Pogoni za rozumem. Jest to książka, którą moja mama czytała, jak była z moim bratem w ciąży i jest to bardzo stare wydanie. Helen Fielding, bo to jest druga część, a też jestem dobra. Ale przeczytam drugą część, to nie ma dla mnie większego znaczenia, bo znam na pamięć oba filmy. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jak to zostało napisane. W związku z czym idealne, po prostu wakacyjne, idealne wakacyjne czytadło. I na sam książkę? I na sam koniec mam książkę, słuchajcie, którą dostałam. Trochę taki moment samochwały, ale trudno. Dla Karoliny Sobańskiej, uczennicy klasy 6C, za wybitne sukcesy w konkursach języka angielskiego. Jest to An Illustrated History of the United States. I to jest ta książka, którą też chciałam przeczytać już od 6 klasy podstawówki. Ja bardzo lubię historię, a raczej lubię wiedzieć o historii. Niekoniecznie lubię czytać jakieś kroniki. Natomiast jest to ilustrowana, krótka historia Stanów Zjednoczonych. Ja marzę o tym, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych. Zawsze miałam gdzieś w głowie taki American Dream i było to miejsce, które mnie interesowało, a sądzę, że wypadałoby wiedzieć o tym, co tam się działo u nich. Wiadomo, w szkole trochę się o tym uczymy, ale wchodzi, wychodzi. Także na koniec ilustrowana historia Stanów Zjednoczonych i wydaje mi się, że to by było na tyle, kochani, bo dodałam wam, 21 lekcji na XXI wiek, dodałam krótką historię czasu i ostatnia książka, której nie mam, to jest Jelita drugi mózg, czyli książka po prostu jak ważne jest zdrowie w naszym układzie pokarmowym, której i tę książkę bardzo, bardzo, bardzo chcę przeczytać. Uwaga, teraz zadanie dla was. Czekam na wasze książki na ten rok. Napiszcie mi, co chcecie przeczytać w tym roku i dajcie znać, czy będziecie razem ze mną starać się na pewno utrzymać poziom jednej książki w miesiącu, a najlepiej go zwiększyć. Czy macie takie postanowienie? Czytacie więcej, czy czytacie mniej? Nie wiem, czy mam taki słowotok. Mówię strasznie szybko. Ostatnio mam wrażenie, że mi się popsuła dykcja i postaram się nad tym popracować. W każdym razie dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. W przyszłym tygodniu nowy weekly vlog ze Szkocji. Wielki live update. Ja się już nie mogę doczekać. Także zapinajcie pasy, żartuję, czekajcie cierpliwie, a już teraz mogę powiedzieć, że w poniedziałek ukazał się podcast, także gdyby ktoś jeszcze nie słuchał podcastu, to koniecznie lećcie, bo genialny odcinek z Magdą Hajkiewicz, Magdą Wiem Co Jem, o tym, dlaczego się nie trzymamy postanowień noworocznych i co zrobić, żeby to zmienić. Także buziaki dla was, dzięki za oglądanie, pa!